U-bot beton to elementy pochodzące z recyklingowego plastiku do tworzenia elementów odciążonych betonowych, lekkich zbrojnych i lanych na miejscu. Elementy U-bot beton są osadzone w betonie, tworząc strukturę stropu dwukierunkowego zbrojonego matą zbrojeniową. Rozwiązanie to zapewnia znaczne korzyści techniczne i ekonomiczne w porównaniu z tradycyjnymi systemami. Stropy ceramiczno-betonowe z wykorzystaniem spienionego polistyrenu EPS, stropy lane pełne. Tradycyjne stropy, budowane na zasadzie połączenia cegła-beton lub z wykorzystaniem EPS, składają się zazwyczaj z legarów jednokierunkowych, które przenoszą obciążenia występujące na belkach głównych na filary i ostatecznie na fundamenty. Stropy wykonane z płyty są budowane na zasadzie jednorazowego wylewania żelbetu, którego struktura działa głównie w sposób elastyczny, przekazując obciążenia w obu kierunkach – od fundamentów do filarów i od filarów do fundamentów. W przypadku zastosowania systemu U-bot beton, struktura posiada formę siatki prostopadłych belek TT, która jest w stanie rozłożyć naprężenia w dowolnym kierunku poprzez przeniesienie ich bezpośrednio na filary, dzięki czemu wystarczy pozostawić strefę pełną o rozmiarze odpowiednim w stosunku do występujących sił ścinania. Jako nowoczesne rozwiązanie wprowadza się ponownie stropy z filarami o głowicach grzybkowych, z tym, że głowica jest ukryta w płycie. Dzięki lekkości konstrukcji można wyeliminować wystające kapitele lub niewygodne i nieekonomiczne belki podciągowe. Eliminacja widocznych belek zwiększa swobodę architektoniczną, swobodę umieszczania instalacji oraz rozmieszczenie ścian wewnętrznych. System U-bot beton pozwala zoptymalizować rozmieszczenie architektoniczne filarów bez szczególnych ograniczeń, a także zmniejszyć ich liczbę, korzystając z szerszego zakresu rozpiętości i zajmując mniej przestrzeni. Całkowita grubość stropu ulegnie w rezultacie znacznemu zmniejszeniu, umożliwiając cenną oszczędność na wysokości, co w przypadku wieżowców umożliwia zyskanie dodatkowego poziomu przy jednoczesnym zachowaniu danej objętości konstrukcji. W porównaniu z płytą pełną, oszczędność masy i zwiększona inercja korzystnie wpływają na wymiarowanie filarów i fundamentów, pozwalając na ograniczenie ich grubości. Fundamenty będą mniej istotne i mniej obciążone. Poprawie ulegnie również zachowanie konstrukcji pod względem sejsmicznym. W przypadku pożaru zwiększona lekkość budynku, większa bezwładność i mniejsza powierzchnia narażona na działanie ciepła zapewniają doskonałą odporność ogniową. Z akustycznego punktu widzenia szczegółowe testy pokazują, że podłoga na bazie technologii U-bot posiada większą wydajność izolacyjną w porównaniu do systemów tradycyjnych. Niemniej istotną korzyścią jest wyższa jakość wykończenia powierzchni betonu. Wśród innych istotnych zalet system zapewnia również korzyści ekonomiczne, logistyczne i organizacyjne dla firm budowlanych. Mniejszy nakład pracy, mniejsze zużycie betonu i stali, minimalne manewry na ziemi i na wysokości, mniejsze wykorzystanie powierzchni placu budowy. Wszystko to dzięki zastosowaniu lekkiego materiału o niskim stopniu kruchości, odpornego na warunki atmosferyczne. Jest to produkt bezpieczny dla operatora, niebrudzący, łatwy w obsłudze i składowaniu. U-bot beton jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich budynków, w których konieczne jest uniknięcie widocznych belek podciągowych i wystających elementów konstrukcyjnych, stosując rozwiązanie typowe dla płyty i jednocześnie redukując ilość zużytego betonu oraz masę konstrukcji. System nadaje się szczególnie do budowy wież, szpitali, centrów handlowych, budynków szkolnych, parkingów, biurowców, budynków mieszkalnych i przemysłowych.
Jeśli chodzi o płyty fundamentowe, stosowanie systemu UBOT Beton umożliwia realizację lekkich konstrukcji o porównywalnej wydajności względem płyt pełnych, lecz znacznie bardziej ekonomicznych i o wiele lżejszych. W przypadku gleb o niskiej nośności możliwe będzie również wyeliminowanie lub zmniejszenie ilości kosztownych i złożonych pali fundamentowych. Instalacja elementów odciążonych stropów jest łatwa i szybka. Elementy UBOT Beton ułożone na deskowaniu, odpowiednio dozbrojone zgodnie ze specyfikacją projektu, są gotowe do zalania betonem. Układanie elementów nie wymaga wyspecjalizowanego personelu. Prawidłowa odległość pomiędzy modułami jest zapewniona dzięki elementowi dystansowemu zaopatrzonemu w skalę, za pomocą którego możliwe jest szybkie określenie szerokości belek, które zostaną utworzone wraz z wylaniem betonu. Po zakończeniu wylewania betonu szerokość pomiędzy elementami zostaje trwale zachowana, nadając konstrukcji żądany kształt. Po upływie wymaganego czasu wiązania następuje zdjęcie szalunków. Powierzchnia jest całkowicie gładka od dolnej strony stropu. Możliwe jest wykorzystanie systemu UBOT Beton również w połączeniu z płytami Predalles, układając elementy odciążające bezpośrednio na płyty i wykonując wylewkę końcową. Szalunki UBOT Beton posiadają kształt ściętego ostrosłupa, mierzącego zazwyczaj 52 na 52 cm u podstawy i 10, 13, 16, 20, 24, 28 cm wysokości. Nakładanie warstwowe dwóch lub większej liczby elementów podstawowych pozwala osiągnąć odciążenie na różnych wysokościach w zależności od grubości nadawanej płycie. Nawet stożkowe stopy podnoszące, umieszczone w czterech rogach, mogą być różnej wysokości w celu określenia zmiennej odległości od pokładu i w konsekwencji różnych grubości płyty stropu. Niezwykła wszechstronność i elastyczność systemu konstrukcyjnego UBOT Beton jest w stanie spełnić wszelkie wymagania projektowe. Od 2001 roku miliony elementów systemu UBOT Beton zostały wykorzystane do realizacji konstrukcji w różnych krajach na całym świecie. Budynki o różnych rozmiarach, typach i złożoności powstały dzięki ołówkom i geniuszowi słynnych architektów.